Konfederacja! 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 Szanowni koalicjanci, posłowie na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, zwłaszcza inicjatorzy i członkowie prezydium parlamentarnego zespołu do spraw wolności szczepień, pan prezes Janusz Korwin-Mikke, pan wiceprezes Konrad Berkowicz, ale jest tutaj kadencji, z którym, chwała Bogu, mam zaszczyt współpracować blisko. Ja jestem przy samym Grzegorzu Braunie, to jest poseł, mam nadzieję, poprzedni, ale też i brawo, brawo! To nie jest, chciałbym to odnotować do protokołu, który tutaj będzie spisywany na pewno przez różne służby jawne, tajne, płciowe, więc dyktuję do protokołu. To nie jest protest anty, to jest protest pro. Nie jesteśmy w takim stopniu przeciw, w jakim jesteśmy za. Jesteśmy mianowicie za wolnością. Jesteśmy za wolnością wyboru. To jest tutaj wyraźnie napisane, międzynarodowy protest przeciw przymusowi szczepień. O ten mały drobiazg chodzi, o to, kto jest, kto ma być właścicielem naszego ciała. Czy to my, każdy z nas z osobna jest właścicielem swojego ciała, rozporządza własnym ciałem, czy też może jakiś urzędnik? Może jakiś minister czy inspektor ma być właścicielem naszego ciała? Otóż, szanowni państwo, tu się dzisiaj waży sprawa większa, szersza, głębsza niż tylko kwestia skuteczności czy nieskuteczności takich czy innych procedur medycznych, takich czy innych usług. To jest sprawa naszej wolności we wszystkich wymiarach. Bo jeśli właścicielem naszych ciał ma być państwo reprezentowane doraźnie przez tego czy owego urzędującego w tym gmachu urzędnika, to w żadnej innej sprawie naszej wolności nie obronimy. Ani w sferze wiary, ani w sferze rodziny, życia ludzkiego, ani w sprawie własności. Tak, tej wolności w tym dla niektórych najbardziej trywialnym, finansowym wymiarze. Nie obronimy naszej wolności, jeśli przyznamy prawa właścicielskie, władztwo, prawo zarządzania naszym ciałem, komukolwiek poza nami. To jest bardzo ważna kwestia, żebyśmy rozumieli, że chcemy czy nie chcemy. Waży się tutaj zatem kwestia cywilizacyjna. To nie chodzi, szanowni państwo, tylko o tę doraźną pandemię, psychozę, koronapanikę. To nie chodzi nawet o ten wielki, największy być może we współczesnych dziejach Polski i świata kryzys społeczno-gospodarczy wywołany, uwaga, przez takie urzędy, jak ten, na którym tutaj stoimy. Chodzi w ogóle o wymiar cywilizacyjny. O to, czy Polska ma być rezerwatem zoo dla ludzi traktowanych jak stado. Czy ma być państwem wolnych ludzi. Czy ma być ostoją wolności w Europie Środkowej, na całym kontynencie, a może i w świecie.
Szanowni Państwo, i miałem okazję ściskać dłonie uchodźców z innych krajów, którzy tu do nas przybywają. Na przykład z różowej, tęczowej, czerwonej, pięknej Kalifornii. Już niektórzy myślą o przeprowadzce do Polski. Ze Szwecji, Niemiec, Francji już dawno mamy tutaj uchodźców. Więc doceniajmy to, że nad Wisłą jest jeszcze wiele do stracenia. Nad Wisłą, Odrą, Rugiewie i rzekami jest jeszcze wiele do stracenia, więc jest wiele do obrony. I Państwo, Wy, zwłaszcza weterani tych protestów, z którymi widywałem się i w poprzednich latach, być może ruszając w pierwszy taki marsz, nie mieliście świadomości, że przyjdzie taka chwila, kiedy właśnie ta kwestia, kwestia wolności wyboru procedur medycznych, a więc kwestia własności naszego ciała, będzie kwestią kluczową. I cóż, chcemy czy nie chcemy, to nie żaden gwałtowny przyszłych megalomanii. Jesteśmy tutaj na pierwszej linii frontu. Miejmy tę świadomość, że jeżeli tę linię okopu powinniśmy opuścić, to na żadnej innej linii już nie obronimy. Władza ta lokalna, to mi się kojarzy z lokajem niestety. Ta władza reprezentująca wobec Polaków trendy dyktowane dokładnie nie wiadomo skąd, bo przecież nie przedstawiają nam ci ludzie, którzy chcieliby być właścicielami wszystkiego i zarządcami całego naszego życia. Ta władza przeminie. Reprezentujący tę władzę tutaj dzisiaj urzędnicy tam za oknami, funkcjonariusze tutaj na chodniku, niechże baczą, że dłużej klasztora niż nie przeora. Więc nie stawiajcie, szanowni drodzy, kochani panowie policjanci, nie rzucajcie wszystkiego na tę jedną szalę lojalności wobec tych, którzy wydają wam dzisiaj wzajemnie sprzeczne, absurdalne, groteskowe polecenia i rozkazy. Pamiętajcie, tu jest Polska. Brawo! Bardzo, bardzo dziękujemy polskiej policji za to, że ten dzisiejszy nasz protest przebiega tak pięknie, pokojowo, z taką werwą, a jednocześnie z taką spokojem. Z zabezpieczaniem bez agresji policji. Jednocześnie jako wyborcy, no cóż, jesteśmy wam winni przeprosiny, bo mogliśmy wybrać inny rząd, taki, który nie wydawałby wam takich rozkazów, które chcecie czy nie chcecie, musicie wykonywać. A przecież w ostatnich tygodniach i miesiącach polska policja jest wykorzystywana w charakterze listonoszy, którzy noszą listy z pogróżkami od inspektorów sanitarnych do uczciwych, normalnych ludzi, do naszych proboszczów, przynoszą mandaty, pisma informujące o wszczęciu postępowań, o nałożonych grzywnach. Inne są zadania policji państwowej. Mamy nadzieję, że dożyjemy zmiany. Także mamy jedno pytanie, Więc kończąc, szanowni państwo, na tylko dziedzina, w której z wahaniem mógłbym wdać się w dyskusję na temat obowiązkowości szczepień, a to jest wścieklizna urzędnicza. Czwarty międzynarodowy protest przeciw przymusowi szczepień. Teraz czy w przyszłości?
Proszę bardzo. Za ojczyznę.